che ci sarà. Cisora. Zmieniali się jego rywale, miał być sześć, Farcar Giergia, miał być Włochy Modugno. Mówiło się o tym, że Mariusz Wach no, próbował przekonać walki z Wachem. Wach, przyjaciel Cisory, spotkali się, gdy Mateusz... Steward in charge this evening is Isfan Coco Kovac of the Mihai Lil of Romania and Mr. Opas WBO International i WBA International. Waga ciężka. Now to introduce your referee is Mr. Jan Christiansen. Jan Christiansen zdani, sędziowie punktowi. Andrej Pala. Derek Cisora, 18 zwycięstw czasem, 4 przegrane, przegrane z kontrowersyjna, niesprawiedliwa, przegrane w 2012 roku z Witalijem Kliczko o Mistrzostwo Świata w WBC, jednogłośnie na punkty i w 2012 z Davidem Hayem, piąta o opasy WBA i WBO Intercontinental. Cisora wybrał wtedy Argentyńczyka Avilę, którego pokonał w 9 rundzie przez TKO. Miał też walczyć na tej, ale kontuzja pleców go wyeliminowała. No taka jest oficjalna wersja. Miał zadebiutować wadze cruiser. Jak, tak samo jak Gerbera, ciosami w tułów. No ale Pala był pewny siebie. Zarzucał Cisorze, że go on nie lekceważy. Opowiada o walkach z kliczkami. Będzie zawiedziony, jak go pośle knockout, ma 22. Cisora ma też 22 walki, także o jeden pojedynek Pala ma tyle samo zwycięstw przed czasem jak... No, ciekawy jestem, jak ułoży się scenariusz tego pojedynku, dlatego że zarówno Cisora, jak i Pala, jeden drugi lubi atakować, lubi pół dystancji. Teraz jest pytanie, kto tutaj na przeciwnika. A widać, że w zwarciu lepiej sobie radzi Cisora. Szepnął takim krótkim prawym sierpowym. No ale proszę, lewy sierpowy i zachwiał się Cisora. Ten lewy sierpowy ma bardzo dobry Pala. On tutaj z podwójnej gardy często potrafi Davida Heja i myślę, że tutaj na ten cios musi Cisora zwrócić. Cisora. Dwa razy zaimponował tymi mocnymi podbródkowymi. Teraz lewy sierpowy, prawy sierpowy. I próbuje też podbródkowym. Jeszcze jeden prawy sierpowy. Czas nie wypuszcza z liny Pali. Ciekawa walka. Bez wstępnego rozeznania. Od razu wojna. Tego nie pokazały, chyba otrzymał cios mocny. Pierwsza runda dla Cisory. Nie ulega wątpliwości. No proszę, ten lewy sierpowy, on musi uważać na to Cisora. Arena Olimpijska, tutaj rozgrywany był turniej olimpijski w piłce ręcznej, wybudowana kosztem 44 milionów, 27,5 tysiąca kibiców. No i znów strzelił lewym sierpowym Pala. No i w tej chwili rzeczywiście odczuł ten cios Cisora. Tańczy, tańczy. To no, jeszcze prawy podbródkowy doszedł. Modugno. Pala, trzy przegrane.
2006 roku. Dwa przegrane pojedynki. Dziewiąta runda TKO. Poza tym 32 zwycięstwa, 22 przed czasem. Znokautowa. Przypominają sobie, znokautowa z kolei Herberta Sosnowskiego. Zadał mu pierwszą zawodową porażkę jednogłośnie na punkty Pala z Henrym Okinwande. Bardzo dobra taktyka Pali. Natychmiast po przestrzelonych ciosach klinczuje. Otrzymał to na dzisiaj. Taktyka na wymęczenie przeciwnika. Proszę bardzo, już mamy klincz. Trzyma lewą rękę. No jak czołg do przodu. Jan Christian San tutaj w tym pojedynku. No szkoda, że na miejscu Pali nie widzimy. Bach odmówił walki z Bryantem Jenningsem. Atakowana przez HBO. Prawy pusierpowy doszedł do szczęki Pali. Tak, doskonała taka. Sorry, poczekał na ten prawy, kiwnął tu i natychmiast zstępo ze swoim. No, myślę, że Cisora nie będzie miał tutaj łatwego zadania. Nie możesz być taki niestaranny. Stay in shape, water. Stay in shape and nice and tight, okay? Zdecydować, że Pale też może wykorzystać tą sytuację. Ma Pala, trenuje bokso. Od 17 zaledwie 20 lat podpisał zawodowy kontrakt. Nastawił się Cisora przede wszystkim na... Czuję, ale momentami jest odkryty pociągca, szczególnie na tułów. No i doszedł kolejny prawy sierpowy, następny prawy sierpowy. Obroni się desperacko Pala. Odczuwa te ciosy kapitalnie. Prawy pociąg. Krótkie prawy sierpowe Cisory. Dalej groźny. Ta walka może mieć bardzo różny przebieg w obie strony. No, chyba będzie koniec. Tak jest. Zapowiadał zwycięstwo przed czasem. Pala nie dotrzymał słowa. A co prawda nie ciosami w żebra, tak jak zapowiadał, ale tymi mocnymi sierpowymi. Okazję z 20 paru spotkać się na pierwszym kurcie do Cisory i otrzymał jeszcze cios z tyłu. To tu nie odpowiada. Można, ale w tej chwili, proszę bardzo. Tutaj sędzia zdecydowanie za późno zareagował. Bardzo mocny prawy sierpowy w okolice ucha. To jest jeszcze jeden prawy sierpowy w ucho. Następny. No, mógł być oszołomiony. Palił go metodycznie. Więc kolejne zwycięstwo, 19 Dereka Cisory. Pala, dlaczego sędzia przerwał pojedynek, no ale wszystkim do siebie. Trochę jak to się mówi, my nazywamy to w żargonie takim. Jego menedżerem były Jerzy Dawida Jańczyka, Macieja Żurawskiego. Cisorze trochę pod innym kątem, jego odporności na ciosy, bo on jest bardzo szybko w stosunku do... A więc w trzeciej rundzie przez TKO wygrywa Derek Cisora. Dlatego między innymi dzisiaj stawką nie były pas mistrza Europy.